Pani Basiu, jest Pani związana nie tylko ze sportem, ale też z Ursynowem. I dlatego pomyślała Pani, że może Pani coś zrobić dla tej dzielnicy. No właściwie pomyślałam i nadarzyła się okazja i mogę wystartować na radną Ursynowa. Mieszkam na tym Ursynowie już od 1981 roku. Pracowałam tutaj już w dwóch szkołach, na Dębowskiego i na Hirschfelda, a teraz pracuję tutaj, w tej szkole. Bardzo dobrze mi się tu pracuje, bo pracuję z młodymi ludźmi, bo są tu ludzie naprawdę chyba z ponad 40 krajów. Czasami ciężko się dogadać, ale zawsze można. Ja w ogóle lubię młodych ludzi. Poprzez to, że z nimi obcuję, to też ciągle jestem młoda, co jest po prostu, daje wyniki w tym, że ciągle biegam, że gram w filmach, że no, jestem tak zwanym latawcem, który nie może kolorowy. Sobie kolorowym, to też prawda, bo lubię kolor. I myślę, że jeszcze mogłabym podziałać, że jeszcze nie czas tak zamknąć swoją drogę. Faktycznie, że jest to pierwszy bieg, do którego ja staję na starcie. No i tu tak mam trochę do powiedzenia o tym, co będę robiła, ale nie mam takiego wpływu jak wtedy, kiedy staję na starcie biegu, kiedy wiem, jak jestem przygotowana, jakie nadać tempo i sama o tym decyduję, jak dobiegnę do mety. Tutaj muszę liczyć na to, że ludzie mnie zaakceptują, że dadzą mi szansę, bo tak naprawdę to ja sobie zdaję sprawę, że ja jeszcze tu na tym Ursynowie, oprócz mieszkania, pracy, zakupów, chodzenia do kin, na różne spotkania, to jeszcze nic nie zrobiłam, ale naprawdę wiele mogę. Wiem, że są pieniądze i że powstanie Centrum Aktywności Seniora. Chciałabym, żeby to centrum naprawdę działało, żeby wszyscy tam chętnie przychodzili, żeby było to centrum, w którym można znaleźć wszystko na temat seniora, ale ja z racji tego, że sama jeszcze aktywnie uprawiam sport, to też dodałabym do tego, żeby było to miejsce dla ludzi, którzy jeszcze walczą o medale, jeszcze walczą o czasy. Będzie to miejsce, gdzie właśnie będzie jakiś klub, na taką miarę klub sportowy, 60+, prawda, ludzi no, aktywnych, którzy chcieliby się spotkać, porozmawiać, w jakim biegu startują, czy w biegu powstańców, czy w biegu Biegnij Warszawo, ale tak. Jeszcze ludzie jeżdżą na rowerach, na nartach, tak. Pływają, są też takie zawody dla seniorów i to można by było pokazać. Ja sama jestem mega szczęśliwa, bo nie marzyłam nigdy o tym, a mam szansę wystartować w halowych mistrzostwach świata weteranów, które będą w Toruniu. Już się zapisałam, już wiem, że to będzie 24 marca 2019 roku i po prostu już się nie mogę doczekać. Ręce i to, co lubię, jest! To, co lubię najbardziej robić, tak jest!